Przede wszystkim, znowu powiem 7, że ciąg w faktorii olej mi wyskurczy byk. Dobra, po pierwsze, zauważyłem, że tutaj nie było zasilania w tym podajniku, dlatego nie produkowały nam się moduły wydajności 3. Ale spoko, teraz się już ruszyła produkcja. A to zrobiłem jeszcze małą fabrykę do produkcji modułów prędkości 3. Ich również będziemy potrzebowali do naszego super pancerza. Jak one się doprodukują, to zrobimy ten pancerz. Póki co wezmę moduły produktywności, powiedzmy z połowę sobie dziemne. Albo wiecie co, wszystkie. Mogą się przydać. Ponieważ nasze obecne rafinerie nadal produkują szybciej, znaczy zużywają szybciej ropę niż produkujemy nad tymi dodatkowymi rafineriami z góry podłączone. Aczkolwiek nie wszystkie dobrze podłączyłem. Mianowicie te rafinerie oraz te, znaczy te kiwony nie działają, ponieważ tu te rury nie mają podłączenia z tymi rurami. Tutaj to na razie postawiłem tak projekty, zaraz tam zejdziemy i to naprawimy. Myślę, że znacznie to przyspieszy produkcję. Ale myślę, że i tak będzie, nasze rafinerie szybciej zużywają nawet z tymi kiwonami. To zmieniłem ustawienie tego pociągu, żeby on jeździł, kiedy zbierze 5000 ropy. Bo tak, gdybym miał czekać na pełne wagony, to by trochę za długo trwało. Okej, dobra. W związku z tym, że zużywamy więcej niż możemy produkować, to powsadzam wszędzie moduły produktywności. To nam zwiększy, nam zmniejsza tempo produkcji o 50%. Ale sprawia, że produkujemy o 12% więcej rzeczy. Więc teraz musiałbym dostawić parę rafinerii. Okej, tak, też to miałem zrobić, ale zapomniałem. Dostawimy parę rafinerii, żeby zrekompensować to, że wolniej produkujemy. I mam nadzieję, że ostatecznie wyjdziemy na tym trochę lepiej. Tak, znacznie tam to też zwiększy zużycie energii i zanieczyszczenie. Ale no cóż, tak działa. Dobra, rafineria ropy. Powiedzmy, że ze dwie sobie zrobimy dodatkowe. Ciach. 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 To i co? Okej. Dobra, jak tym się już zajmiemy, to weźmiemy się już za proces coveraxa, tak, za przetwórstwo uranu. No i mam nadzieję, że też weźmiemy powoli robić, zaczniemy powoli robić tą energię, znaczy elektrownię atomową, ponieważ nadal mamy problemy z energią. Odłączyłem dalej z powrotem te silniki parowe, ponieważ chciałem, żeby ograniczyć emisję i zużycie węgla. Okej, dobra, za dużo zaatakowałem, ale spoko. Wow, 5 aż zaatakowało. No dobra. A na szczęście gubił się w lesie i giną wszyscy. Ale tak, zdecydowanie te dwa roje już trzeba zniszczyć. Tak jak mówię, najpierw nowy pancerz, a później zaczniemy się bawić z rojami. Dobra. Czy co, myślę, że dostawię sobie 3. Miałem już jakiś schemat. Mam taki, ale nie. Wywal. Zrobię sobie nowy schemat. Okej. Coś takiego. I tak, tutaj nie chcemy tego, chcemy go tutaj postawić. I tutaj chcemy również gazol. W sumie wszystko chcemy tutaj.
Dobra, tak samo myślę, że parę modułów produktywności powsadzam również do crackingu nafty. Powiedzmy tyle. Zobaczymy, jak z tym będzie działać nasza fabryka. Okej. Prawie wszystko? Nie, jeszcze tutaj potrzebujemy. Dobra. Jeszcze prądu potrzebujemy. Tak, tutaj nie sięga. Powiedzmy, że tutaj. Tutaj w takim razie. Okej. Wszystko już działa. Moduły produktywności działają tak, że co ileś wyprodukowanych sztuk, jedną dostajemy za darmo. Tak, no. Dzięki czemu wychodzi na to, że będziemy produkować o 12% więcej z tej ropy. Z tej samej ropy wyprodukujemy o 12% więcej rzeczy, niż gdybyśmy produkowali bez modułów produktywności. Okej, tutaj się również burzą sąsiedzi, ale spoko. Raki, wony ładnie działają. Ty, stój. Dobra. Teraz możesz jechać. Dobra, pobudujmy to. Dobra, i teraz wszystkie powinny już ruszyć. Tak, ruszyły. Dobra, to znacznie powinno zwiększyć naszą produkcję. Tak, dużo szybciej się teraz ładuje. Może nawet mu teraz zwiększę. Powiedzmy na 10 tysięcy. Nie, aż nie ma sensu, żeby tak często jeździł. Skoro może troszkę rzadziej jeździć. A więcej przewozić. Dobra, fajnie. Z tym może nawet nie potrzebowalibyśmy tych modułów produktywności. Ale dobra. Myślę, że nie zaszkodzą. Dobra, jak tam gazel wygląda, no trochę spadł pewnie. Cały czas nas atakują. To może się też nam dużo energii pożerać. To jest kolejna sprawa. Dobra. Teraz weźmy się za produkcję Kowareksa. Kowareksa, tak? Czy dobrze to teraz powiedziałem? Nie wiem, zaraz sprawdzę. Generalnie będziemy chcieli mieć samo tutaj wirówki. Powiedzmy, że Z3. I tak samo będziemy chcieli mieć filtrowane. Tak. Tak. I tak. To będzie tutaj. Tutaj i tutaj. To będzie tutaj, tutaj i tutaj. Dobra. Przyjrzyjmy się temu samemu procesowi, bo w sumie nie pokazywałem go za dużo. Jak on działa? Tak, że potrzebujemy 40 uranu 235 oraz 5 uranu 238. I w efekcie produkujemy 41 uranu 235 oraz 2 uranu 238. Czyli zużywamy 3 urany 238 i dostajemy 1 uran 235. Ale potrzebujemy właśnie 40 uranu 235 jako katalizator. Czyli musimy je wsadzić wystarczająco dużo, żeby proces się rozpoczął, ale potem dostajemy je z powrotem. Okej, dobra. Jak to chcemy zrobić? Myślę, że oba urany puszczę tutaj po prostu dwoma pasami. Jeden podajnik będzie zapodawał jeden uran, a drugi uran. Okej.
No to jak... dobra, skończyła nam się pojemność. Raczej kończy nam się pojemność. Na ten już uran. Wiecie co, dobuduję parę skrzynek stalowych. A i serio, muszę sobie w końcu gdzieś rozpocząć produkcję stalowych skrzynek. Za dużo ich zużywam ciągle, żeby ciągle je ręcznie robić. Dobra, i powiedzmy, że zrobię sobie jeszcze dwie skrzynki i mam nadzieję, że to wystarczy na nasze zapasy, czy nasze potrzeby. Okej. Mam gdzieś dajnik masowy? Nie. W takim razie takimi będę zapodawał. Dobra. Znaczy zwykły podajnik, tutaj też. Dobra. To do prądu. I tak. Tutaj będziemy zapodawać te. Ok, gdzie nas aż tak atakują? Tutaj. No ok. A jak mówiłem, nie skończyłem jeszcze czyszczenia tych terenów. A tutaj dodatkowo się jeszcze nowa baza wybudowała. Może nas tutaj gdzieś atakować. Okej, to więc mogą być niedługo problemy z tym, ale na razie nie ma, więc... róbmy dalej to, co robimy. Dobra. Gdzież zapodawał tak. Tu w sumie dam szybkie, że ten proces trwa 50 sekund. To w sumie nie muszą być. Chociaż... chcę, żeby te na górze najpierw zapodawały. Wiecie co, na razie ograniczę tylko do tej górnej. Żeby to nam się nie zacięło. Dobra. W sumie tak możemy podłączyć, będzie ok. Okej, ty możesz możemy zamienić się na szybką. Dobra, i praca się ruszył już dla pierwszej. Dobra. Niestety trochę nam zajmie czasu, zanim będziemy mogli uruchomić więcej wirówek. Właśnie z... jeszcze raz. Z Kowareksem. Ponieważ podajniki będą nam... podajniki będą nam wsysać uran 235 aż do 80 zapasu około. I nie znam, może na jakoś to zmienić. Chyba nie. Ponieważ nie można podłączyć logicznie podajnika do fabryki, z którą pracuję, i nie można ustawić ilości właśnie ilości surowców, którą on miałby wsadzać. Mianowicie chcielibyśmy ustawić mu taki warunek, że jeżeli jest już, że już fabryka pracuje, to żeby do niej nie wstawiał. Ale o ile mi wiadomo, nie umiem czegoś takiego zrobić, albo nie ma czegoś takiego w grze, więc będziemy coś takiego zrobimy. I więc będzie to potrzebowało trochę więcej uranu, żeby się dobrze rozkręcić, bo będzie potrzebowało po 80 na zapas, żeby się rozkręcić, ale jak już się rozkręci, to będzie równie dobrze działać. Dobra, ale tutaj chcemy dać warunek logistyczny jakiś. Dobra, zrobimy sobie czerwony przewód. Powiedzmy parę, żeby było na zapas. Nas znowu atakują tutaj. Okej. Zrobimy sobie warunek. Dobra, odczytuj zawartość ramienia podajnika. Nie. Staw ładowność. Nie. Tutaj zawartość chwytaka, podajnika i przesyłają do sieci.
Nie, to również nie. Okej, gdzie nas atakują? Tutaj. Dobra, zdecydowanie będziemy musieli się tam przyjrzeć, co tam się dzieje. Właśnie jak widzicie, nie da się połączyć podajnika z fabryką. Więc nie możemy ustalić takiego warunku, tak jak mówiłem. Okej, ale co tu się rzuciło? Może wiecie co, może tutaj się jakaś baza zrobiła tuż pod ich nosami, dlatego ich ciągle atakują. A to i chcemy ustalić warunek, że powiedzmy, dopóki uran 235 jest mniejszy niż, nie wiem, powiedzmy 500, to on będzie działał. Okej. W ten sposób sobie ograniczymy proces Kowareksa do tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy potrzebowali. Dobra. To póki co działa. Powoli zaczniemy się sobie również budować reaktory, aczkolwiek są one w cholerę drogie, jak widzicie. Będziemy potrzebowali reaktora, jeżeli potrzebowali 4 turbiny parowe, które również są drogie, oraz trochę ciepłowodów, które również są drogie. A właśnie, będziemy musieli jeszcze produkować... Dobra, zaraz to spojrzę. Musimy również produkować uranowe ogniwo, które chyba wszędzie można robić. No i potem jeszcze zrobimy sobie przetwórstwo paliwa z powrotem na... zużytego paliwa z powrotem na uran. Dobra. W międzyczasie... zobaczmy, jak tam nasze... moduły prędkości 3. Mamy 3. Potrzebujemy 5. Tak, 5. Zobaczcie, czy tam wszystko jest. Do produkcji. To by się zużyły zaawansowane. To by się wszystko zużyło. Ty jeszcze masz, więc dobra. Musimy więcej dorzucić. Nie będę robił sieci logistycznej do tego, ponieważ chcę, żeby tylko trochę to działało. A właściwą produkcję modułów to może później zrobię, jeżeli uznam, że będę miał taką potrzebę. O, patrzcie! Widzicie to? Mamy pełen pas czerwonych. Czerwonych tych. Dobra, czy to nam... zaspokoiło głód nasz? Tak. Okej, dobra. Czyli znaczy, że możemy badać różne rzeczy. Co chcemy zrobić? Ładowność robotów technicznych? Nie wiem. Bombę atomową? Nie. To jest w cholerę drogie. Nie wiem, czy w ogóle będę to robił. Możemy zacząć powoli badać silos rakietowy. Ilość robotów podążających? Nie. Ilość miejsc logistycznych mogłaby być fajna. Realizacja roboportów 2 również nam się przyda. To może to weźmy. Dobra. Ciach. 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 Dobra. Niech się robi dalej. Dobra, a my tam musimy się zdecydowanie wybrać. Wiecie co? Chyba zrobię sobie trzeci czołg. Żeby również tam na północy sobie postawić. Tego będę potrzebował również zapas paliwa do niego. Dobra. I tak. Czołg. Stal. Okej, zaawansowane pakiety mi się... znaczy zaawansowane płytki mi się skończyły. To jeszcze dziabnę sobie trochę. Okej, jak ruszyliśmy naukę, to troszkę się zaczęło pomniejszać, ale okej. Prawda to, że nasza produkcja rzeczy póki co jest okej. No nadal brakuje nam rzeczy, chociaż kwas siarkowy się już niedługo napełni. No i plastik się powoli zaczyna napełniać. Więc w sumie wszystko wygląda na razie dobrze.
Dobra. Trybiki i to. Dobra. Idziemy na północ. Chociaż dajcie mi jeszcze to, co mi chciałoście dać. Chyba znowu lecą się stamtąd. Dobra, nieważne. Przewozicie mi to paliwo? Lecą jakieś roboty, ale jeszcze ich nie widzę. Okej, ciekawe, czy jeszcze możemy je przyspieszyć. Zaraz zobaczę. Dobra, jeszcze parę z nich leci. Albo nie. Dobra. Chcemy się również powoli zająć żelazem. Chociaż myślałem, że następne żelazo, jakie wezmę, to będzie stąd. To również jest całkiem spore złoże. I zrobię tutaj kawałek linii dwutorowej, która będzie prowadziła tu. Linia dwutorowa będzie tutaj, potem się poprowadzę dalej tylko jeden tor, który aż tutaj będzie prowadził. Myślę, że powinno być ok. Dobra, gdzie jest mój czołg? Tutaj. Trzymaj paliwo. Trzymaj amunicję. No i dobra, jedziemy. Tak, zdecydowanie chyba się coś tam musiało postawić. Tędy. Tak. Tak jak sądziłem. Wcześniej zdążyli się za dużo rozbudować, ponieważ nie mieli na to miejsca. Ale dobra, tak lepiej. Skoro już tutaj jesteśmy, to pokarajmy może jeszcze trochę ich bardziej. Dobra, pytanie. Szybkość robotów technicznych. Jest coś takiego jeszcze? Nie. Robotyka bojowa, robotyka logistyczna. Nie, już. Chyba nie, chwila. Pola logistyczne postaci, nie. Robotyka bojowa, siła magnitów, nie. Prędkość robotów technicznych. O, o to nam chodzi. Jest jeszcze szóstka, a, która jest nieskończona. Ale dobra, zbadajmy sobie również to. O właśnie. Jak tu chcemy rozplanować obrony? Myślę, że na razie zniszczę tą bazę i tutaj sobie postawię po prostu dodatkowe wieżyczki. Tak, tak i tak. Dobra. A w ogóle sobie tutaj postawię również coś takiego. Już troszkę ich się tutaj zleci. Dobra. Już lepiej. Przejmę się zniszczenie. Voilà. W sprawie. To może tutaj nie zostać. Ej. Dobra. Tylko postawimy sobie jeszcze tutaj parę dodatkowych wieżyczek. Żeby nie próbowali się przebijać przez ten las.
Okej, tutaj jest również baza. Myślę, że ją również fajnie by było skasować. Tutaj również. Może dokończymy właśnie czyszczenie tutaj. W ten sposób. Chociaż, dobra, czy chcę tutaj stawiać wieżyczkę? W sumie nie. Tutaj myślę, że jak postawimy, to będzie spoko. Dobra. Ciągniemy dalej prąd. Dobra, tutaj postawimy wieżyczki, więc tutaj nie będę już wstawiał. Okej, dobra, nie mam prądu. Tutaj dostawmy jedną. Okej. Powiedzmy tutaj. Dobra, jak chcemy rozstawić wieżyczki tutaj? Myślę, że tutaj również by się przydało, bo jest całkiem gęsty las, oni mogą tędy przechodzić. Znaczy gęsty, całkiem rzadki. Więc może im się śnić, żeby tutaj przechodzić. Co tutaj postawimy? A, świetnie. Dodatkowo jeszcze postawimy tutaj chyba ze dwie. No i myślę, że to powinno być ok. Teraz to ich zagruję, ale spoko. Musimy zniszczyć im ten obóz jeszcze. Będzie wszystko ok. Dobra. To niech podejdą pod wieżyczki. Mamy sami wszystko robić. Mamy od tego inne rzeczy. Dobra, i może poniszczę jeszcze tutaj trochę im obóz. Żeby za bardzo się tutaj nie panoszyli. Dobra. Dobra. Zniszczmy jeszcze ten obóz. Okej, przywaliłem w kamień. Dobra, sporo jest tutaj robali. Dobra. Okej, amunicja się skończyła. Dobra, to nie jest fajnie. Dobra, polecę do najbliższej. Tak, zniszczył mi parę robotów, ale trudno. Polecę sobie tutaj. Tak, lepiej. Okej. Załadujmy amunicję i dokończmy tutaj dzieła. No dobra. Postawię gdzieś jeszcze tutaj radar. Może pewnie tutaj, żeby kontrolować sytuację, czy jakoś się tutaj nie przycisną. Chociaż tutaj mam nadzieję, że się nie przycisną. Tutaj obstawiliśmy przejścia. W sumie tutaj jeszcze mogą się z tej bazy przycisnąć. Okej, to jeszcze zaradzimy na to. Tak,
Na razie postawię tylko tutaj jedną, powiedzmy, wieżyczkę taką. Mam nadzieję, że to coś trochę zaradzi. Powiedzmy, postawię jeszcze tutaj radar. No i dobra, jeżeli coś tu się przyciśnie, to... patrzcie. Za niedobrzelcy. No. Zostawiłem trochę miejsca i w to się wcisnęli. I wrzucili bazę. Dobra. Trzeba będzie również się tym zająć. Więc pobawię się trochę za linią. Jak tam idzie nasz uran 235. Okej. Nadal jeszcze chyba tylko jedna produkuje. Tak, nadal tylko jedna jest jeszcze w stanie produkować. Ale dobra, ale powoli będzie się gromadzić coraz więcej. Więc jak już będą trzy w stanie produkować, to już wtedy oznacza, że będziemy mogli spokojnie postawić. O, patrzcie, poszła grupa. Bazę pewnie ustawić. Dobra. Dobra, w następnym odcinku w sumie zrobię sobie chyba to... zrobię sobie ten pancerz i ten. I zobaczymy, co jeszcze dalej możemy robić. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.